przeżywamy czas Adwentu. Adwent. Pan przychodzi. A Ty gdzie jesteś? Czy masz już postanowienie na Adwent? Jeżeli nie, spróbuj. Jeszcze nie jest za późno. Wykorzystaj dobrze ten czas. Kochane dzieci, to już sobota trzeciego tygodnia Adwentu. Widzimy, jak ten czas szybko leci. Jutro zapalimy na naszym wieńcu czwartą świecę. Jeszcze tylko niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek. I zasiądziemy do wspólnej Wigilii. Czy już jestem pogodzony ze wszystkimi ludźmi? Z moim bratem, z moją mamą, może dokuczam kolegom, koleżankom? Pomyśl o tym, żeby dobrze przygotować się na ten czas. Dzisiaj poznamy kolejną osobę, kolejną świętą, która nam pomoże dobrze przeżyć Eucharystię. Urodziła się w Albanii. Miała na imię Agnieszka. Pochodziła z zamożnej rodziny. Bardzo często obserwowała, jak jej tato pomagał ludziom biednym, schorowanym. I często, gdy wysyłał swoje dzieci do sąsiadów z jakimiś pieniędzmi, z jakimiś prezentami czy z posiłkami, to często im powtarzał: idź i nie pozwól, by cię zauważono. Tak samo mama również opiekowała się ludźmi starszymi i często powtarzała swoim dzieciom: nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi ludźmi. Popatrzcie, drogie dzieci, już od najmłodszych lat była wychowywana właśnie w takim duchu, żeby pomagać ludziom chorym i biednym. Gdy Agnieszka miała 17 lat, postanowiła, że chce wstąpić do klasztoru. Mamie z początku nie podobała się ta decyzja, bo chciała mieć córkę przy sobie. Ale po pewnym czasie zdecydowanie powiedziała do Agnieszki: jedź, włóż twoją dłoń w dłoń Chrystusa, idź do przodu, nigdy nie oglądaj się wstecz. Jeszcze raz powiedz to: jedź. Nie, zostań. Mhm. Tu. Nawet troszeczkę w prawo. Jedź. Włóż twoją dłoń w dłoń Chrystusa i idź przed siebie. Nigdy nie oglądaj się wstecz. Mhm. Jeszcze zrób tak, że połóż kartkę, bo kartka w dzieci nie jest potrzebna. Tylko zabierz ją, schowaj ją. Jedź, włóż twoją dłoń. Patrz do przodu, okej. Okay. Nigdy nie oglądaj się. Dobra. Jak mówisz jedź, włóż swoją dłoń w dłoń Chrystusa. Tak jest. Jedź, włóż swoją dłoń w dłoń Chrystusa i co? Idź do przodu. Idź do przodu. Jedź, włóż twoją dłoń w dłoń Chrystusa i idź do przodu. Nigdy nie oglądaj się wstecz. Jeszcze raz. I nie... Jedź, włóż twoją dłoń, dłoń Chrystusa, idź do przodu. Nigdy nie oglądaj się wstecz. I Agnieszka wyjechała do Irlandii. Stamtąd wysłano ją do Kalkuty. Wtedy jeszcze młoda zakonnica nie wiedziała, że tam są też ludzie biedni i ubodzy. Z początku myślała, że Kalkuta to są zamożne rodziny, dziewczyny dobrze, ładnie ubrane, których też uczyła historii i geografii. I za muru swojego klasztoru widziała właśnie tych wszystkich ludzi biednych, brudnych, o których nikt nie pamięta, jak to byśmy powiedzieli, ludzi z marginesu. To jakiś czas nie dawało jej spokoju, że ona żyje tak właśnie dobrze, wszystko ma, a ci ludzie nie mają nic. I pewnego razu, gdy jechała w góry odpocząć, jechała pociągiem, obok niej w pociągu i siedzieli ludzie trędowaci, brudni, schorowani. I ona wtedy postanowiła, że zmieni swoje życie. I przypomniały jej się słowa z Ewangelii: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Otrzymała pozwolenie, aby opuścić zgromadzenie i założyć nowe zgromadzenie misjonarki miłości. Swój piękny, zakonny strój zamieniła na białe sari,
Jest to strój, jaki nosiły kobiety w Indiach. I tam do matki Teresy zaczęły przychodzić kolejne siostry, aby jej pomagać. Wśród tych pomagających byli również lekarze i pielęgniarki. I chodzili po całej Kalkucie, aby właśnie opiekować się tymi najbiedniejszymi ludźmi, którymi nikt się nie chciał zajmować. Kiedyś pewnego razu ktoś zapytał siostry, skąd siostry biorą siły, aby właśnie to wykonywać tą ciężką pracę. I matka Teresa odpowiedziała, bez Jezusa nie byłabym w stanie przeżyć ani jednego dnia, ani nawet jednej godziny mojego życia. Jeśli będziemy adorować Chrystusa ukrytego w Eucharystii, będziemy umieli dostrzec Go w zaniedbanych ciałach ubogich. Nasz dzień rozpoczynamy mszą świętą i przyjęciem Jezusa w Komunii Świętej, a kończymy go godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Nie mogę wyobrazić sobie nawet jednego dnia bez Eucharystii. Dotykam Jezusa, kocham Go, służę Mu w biednych, umacniana Jego miłością. Moją największą miłością jest Jezus w Eucharystii. Właśnie w niej spotykam Go, otrzymuję Go, kocham, a potem odkrywam Go i służę Mu w tych najuboższych z ubogich. Moje życie byłoby puste, gdybym nie przyjmowała codziennie Komunii Świętej. Tylko dzięki temu możemy żyć z Jezusem, dla Jezusa i dla wszystkich naszych ubogich. Jak usłyszeliśmy w nagraniu, to możemy zauważyć, że Matka Teresa każdy dzień zaczynała od Eucharystii i od przyjęcia Komunii Świętej, a potem właśnie szła do swojej trudnej pracy. I wieczorem, po skończonych właśnie ciężkiej pracy, siostry szły jeszcze przed Najświętszy Sakrament, aby właśnie Panu Jezusowi podziękować za to, że dał im siły i poprosić również o potrzebne siły na kolejny dzień. Kiedyś zapytano Matkę Teresę, co zrobić, żeby zostać świętym. A ona odpowiedziała, gdyby każdy chociaż codziennie poświęcał jedną godzinę na adorację Najświętszego Sakramentu, byłby dobrym człowiekiem. Również ja Was zapraszam do adoracji Najświętszego Sakramentu. Weźcie swoją mamę, może jakąś koleżankę, przyjdźcie w niedzielę na mszę świętą, może kilka minut wcześniej, aby właśnie poadorować Pana Jezusa. Jest też czas, aby skorzystać z sakramentu pokuty. Nie odkładajcie go na ostatnią chwilę. Dzisiaj będzie jedno pytanie. Do jakiego zgromadzenia wstąpiła Agnieszka? Na koniec, kochane dzieci, zachęcam Was do zakupu nowego numeru Małego Gościa Niedzielnego. W nim jest film Największy z cudów, film o Eucharystii. Jest jeszcze szopka bożonarodzeniowa do wycięcia i do poskładania. Pozdrawiam serdecznie i czekam na Was w kościele.